Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa. Kolejna część lekcji biblijnej na wtorek. Bóg jako muzyk. 4000 na odźwiernych, a 4000 na chórzystów dla Pana przy wtórze instrumentów, które kazał sporządzić w celu śpiewania hymnów pochwalnych. Księga Kronik, 23 rozdział, 5 werset. Spróbuj sobie wyobrazić tę scenę. 4000 osób grało na instrumentach na chwałę Panu. To wszystko musiało być niezwykłe nabożeństwo. Wyraz Bożego artyzmu nie ogranicza się do sztuki wizualnej. W Piśmie Świętym dowiadujemy się, że nie tylko świątynia izraelska powstała zgodnie z instrukcjami Jahwe, ale także nabożeństwo Izraelitów było inspirowane przez Niego. Bóg, jako miłośnik piękna, jest także miłośnikiem pięknej muzyki. Jak Dawid opisał komponowanie psalmów, które Izraelici śpiewali w ramach nabożeństwa? Druga Księga Samuelowa, 23 rozdział, 1 i 2 wiersz. To są ostatnie słowa Dawida, wypowiedź Dawida, syna Isajego, wypowiedź męża wysoko wyniesionego, pomazańca Jakubowego i miłego piewcy izraelskiego. Duch Pana przemawia przeze mnie, a słowo Jego jest w moim języku. Dawid powiedział, że to Pan natchnął go do napisania nabożnych pieśni. Choć nie znaczy to, że Bóg jest autorem słów czy melodii, jasne jest, że Pan troszczy się o to, jaka muzyka będzie towarzyszyć nabożeństwu. W przeciwnym razie, jaki byłby cel natchnienia? Przeczytaj drugą Księgę Kronik, 29 rozdział, 25 wiersz. Co mówi ten werset o roli Pana w powstawaniu muzyki, która towarzyszyła nabożeństwu Izraelitów? Druga Księga Kronik, 29 rozdział i 25 wiersz. Każ też stawić się w świątyni pańskiej lewitą z cymbałami, lutniami i cytrami według nakazu Dawida, jasnowidza królewskiego Gada oraz proroka Natana, gdyż od Pana pochodzi ten nakaz za pośrednictwem jego proroków. W Starym Testamencie, gdy opisane jest nabożeństwo w świątyni, muzyka jest jednym z jego imponujących elementów. Wyobraź sobie atmosferę nabożeństwa opisanego w Księdze Kronik. 4000 instrumentów. Jakkolwiek brzmiała ta muzyka, z pewnością nie była nużąca ani pozbawiona emocji. Można dyskutować, w jakim stopniu należałoby się spodziewać wymiaru estetycznego w ramach nabożeństwa i w jakim stopniu na przestrzeni dziejów wszystkie narody przejawiały taki wymiar w nabożeństwie ku czci swoich bogów. Jednak jedynie Izraelici mogli być pewni, że sam Bóg zaplanował każdy aspekt ich nabożeństwa, w tym budowę i wyposażenie świątyni, szaty kapłanów i poszczególne elementy nabożeństwa. Nie ma wątpliwości, że artystyczny projekt świątyni został podany w Słowie Bożym. Tak więc każdy, kto odrzuca znaczenie wymiaru estetycznego lub twierdzi, że artystyczne powołanie nie jest odpowiednie dla chrześcijan, czyni to wbrew wyraźnemu świadectwu Pisma Świętego. Choć nie wiem, jak brzmiała muzyka, która towarzyszyła nabożeństwu Izraelitów, z pewnością była piękna i podniosła, tak iż kierowała serca i myśli ku Bogu. Jaka jest dzisiaj muzyka w naszych zborach? Jak możemy się upewnić, że spełnia ona tą samą funkcję? Podnosi nas ku Panu, zamiast popychać w odwrotnym kierunku.